Panie pośle, mamy też informację od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmieniając temat, który informuje, że Czechy wniosły o zasądzenie 5 milionów euro za każdy dzień zwłoki, kiedy Polska nie zamyka kopalni węgla brunatnego w Turowie. Licząc ponad 30 dni, wychodzi na to, że Polska musiałaby na ten moment zapłacić już około 700 milionów złotych stronie czeskiej. Jakiego werdyktu spodziewa się pan ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, biorąc też pod uwagę to, że jednoosobowo zdecydował, że ma być zamknięta kopalnia, która odpowiada między innymi za to, że elektrownia zlokalizowana niedaleko dostarcza prąd dla około 4 milionów gospodarstw domowych? No, przypomnijmy, o co chodzi w tej sprawie. Generalnie Czesi uważają, że Turów ma wpływ na ich źródło wody pitnej. Tylko problem polega na tym, i dlatego rzekomo powinna być zablokowana ta inwestycja, znaczy, czy w ogóle cała nasza elektrownia. Tylko problem polega na tym, że Czesi do tej pory nikogo nie dopuścili do tego źródła wody pitnej, żeby sprawdzić, jak jest naprawdę. Takiej wiedzy tym bardziej nie miała pani sędzia z Hiszpanii. Nie zamawiała ani nie jest sama specjalistką od hydrologii i bardzo skomplikowanych procesów biologicznych, ani sama nie zamawiała tego typu analiz. Znając jej przeszłość, między innymi to, że sama wpłacała na kampanie wyborcze, bo pamiętajmy, że w Hiszpanii sędziowie mogą być członkami partii politycznych, to ta sędzia akurat wpłacała na kampanie wyborcze formacji, której dzisiaj liderem jest Donald Tusk w Parlamencie Europejskim, no to łatwo można poskładać. I trudno też oczekiwać obiektywnego orzeczenia w tym zakresie, pamiętając o tym, że no, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niestety staje się narzędziem politycznym. Tej orzeczenia, no, w tym wypadku postanowienie, ale generalnie orzeczenia również i wyroki są w wielu przypadkach po prostu skandaliczne. Tutaj nie ma co się oszukiwać. I ja uważam, że to, co Czesi też robią przy okazji, to jest kolejny skandal, dlatego że pamiętajcie państwo, że to co jakby, jak to się wszystko wydarzyło, no, czyli to jest ten szefem tych kopalni wszystkich, jeżeli Turów zostanie wygaszony, no to wiadomo, że skorzystają na tym kopalnie czeskie i niemieckie, których właścicielem jest ten sam oligarcha, kolega zresztą pana Babisza, który znany jest obecnego premiera Czech, którego prawą ręką jest pani Jourova, czyli wiceprezydent Komisji Europejskiej. No i widzi pan, i to jest takie ogólnikowe stwierdzenie. Pan twierdzi, że jest wykształcenie energetykiem. To po pierwsze pan bardzo dobrze wie, że tu nie chodzi o energię z tego węgla brunatnego, tylko chodzi o to, że są tylko trzy stabilne źródła energii, które Polska musi mieć. W związku z powyższym, jeżeli takimi decyzjami wygasi się nam węgiel, a nie mamy jeszcze atomu, to co to oznacza? No to oznacza, że będziemy musieli kupić gaz z Nord Stream 2. I pan to dobrze wie. I do tego być może sprowadza się ta cała akcja polityczna. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pana posła zapytałem, to w takim razie, to co strona polska zrobiła źle? To pan mi odpowiada jakimiś ogólnikami, że coś tam nie dbało o środowisko. A ja panu mówię, że czytałem te dokumenty i chodzi o to, że rzekomo ta nasza kopalnia ma wpływ na źródła wody pitnej w Czechach. Problem polega na tym, że w dokumentach nie ma na to żadnego dowodu. Co więcej, strona czeska... Może pan nie wszystkie dokumenty czytał, panie pośle. Do dzisiaj wystarczy, żeby pan przeczytał orzeczenie, postanowienie TSUE, to już by pan dużo więcej wiedział, a to nie jest wcale długie i wtedy łatwiej by się rozmawiało. Chcę panu powiedzieć, co więcej, strona czeska do dzisiaj nie chce ani strony polskiej, ani żadnej innej dopuścić do tego źródła, żebyśmy mogli to zbadać i wyjaśnić. W związku z powyższym, w takiej sytuacji, znając te fakty, to, że wy próbujecie państwo stać zamiast pomagać polskiemu rządowi, bo przecież to nie jest interes PiS-u, tylko to jest interes całego polskiego państwa, dlatego że jeżeli wyłączy się nagle źródło energii nawet do 7 czy 8% w Polsce, to jest problem wszystkich Polaków, a nie mówiąc już o ludziach, którzy tam na Dolnym Śląsku, dla których jest to źródło utrzymania, o tych ludziach, którzy pracują w kopalni, po tych, którzy prowadzą przedsiębiorstwa uzależnione od Turowa. W związku z powyższym, ja rozumiem, że jest spór polityczny. Ja to absolutnie rozumiem. Tylko moim zdaniem granicą sporu politycznego powinien być interes i polska racja stanu. A w tym wypadku polską racją stanu jest to, żeby Turowa bronić. Jeżeli państwo tego nie rozumiecie, no to być może warto się zastanowić, żeby w przyszłych wyborach startować do parlamentu czeskiego, a nie polskiego i wtedy wszystko będzie jasne. Uważam, że Polska nie powinna się godzić na bezprawie.
W związku z tym my powinniśmy szukać porozumienia z Czechami. Tu się zgadzam z panem posłem, szukać porozumienia, ale jeszcze raz mówię, nie za wszelką cenę i nie kosztem jakichś ogromnych pieniędzy, dlatego że akurat rząd czeski próbuje przykryć swoje własne problemy i to, że ma wybory parlamentarne. Ja przypominam, że przecież Babiš jest oskarżony ciążą na nim bardzo poważne oskarżenia i za pomocą swojej koleżanki Jurowej w Komisji Europejskiej próbuje Polską przykryć swoje problemy. Ja wiem, że to jest może niewygodne dla niektórych, ale taka jest prawda o tej całej historii. I Polska nie może się tutaj poddawać i musi walczyć.